Jest koniec września. Światowa Organizacja Zdrowia nadal nie odwołała 6 stopnia zagrożenia pandemią, mimo że wciąż nie odczuwa się ataku wirusa tzw. świńskiej grypy. Do Szwajcarii wjeżdżamy za Feldkirchen. Wraz z Piotrem Bejnem postanowiliśmy odbyć dłuższą podróż do Austrii i Szwajcarii. Głównym celem było spotkanie z Jane Burgermeister, choć po drodze trafiły się małe niespodzianki. Jesteśmy w miejscowości Engelberg w Szwajcarii, miejscowość słynna z mistrzostw w skokach narciarskich. To miejsce tutaj nazywa się koniec świata. Według naszych teoretyków spiskowych pandemia jest pewnym etapem końca świata. Ma zginąć ileś tam miliardów ludzi w końcu, żeby te 500 milionów mogło żyć swobodnie. Ściana również kojarzy się z głupotą ludzką, ściana, którą trudno przebić, a jednak jechaliśmy w Szwajcarii przez tunele pod górami i wszelkie rzeczy można zrobić, nawet przebić się przez taką górę. Obok miejsca zwanego końcem świata jest również miejsce nadziei. Miejsce wiary, miejsce, które inspiruje i utrzymuje ludzi wierzących w czynieniu dobra, co jest również naszym celem. Miejsce w ogóle nazywa się Małym Lourdes. Dla nas jest miejscem refleksji, miejscem modlitwy o pomyślne zakończenie sprawy pandemii, o opiekę Boga i przypomnienie, że należy postępować według woli Boga i próbować wsłuchać się w to, co on mówi do nas. Wpisałem się za sprawę do Najświętszej Matki Boskiej. Poprosiłem ją o siłę, wiarę i nadzieję w naszym poszukiwaniu rozwiązania obecnego problemu tzw. świńskiej grypy. W Szwajcarii życie toczy się jak zawsze, tak jak we wszystkich krajach, które przyjechaliśmy, Czechy, Austria i to jest zdumiewające, że ludzie nie zdają sobie sprawy. Wojsko ma w posiadaniu szczepionki i szczepienia będą przymusowe. Rozwój niestety postępuje tak, jak obawialiśmy się według najgorszych scenariuszy na początku. W Stanach Zjednoczonych przykręca się śrubę. Wiemy już, że niektóre stany ogłosiły nawet stan wyjątkowy. Ostatnio wyszła informacja od żołnierz amerykańskiej, która brała udział w ćwiczeniach. Ćwiczyli zatrzymywanie ludzi na drogach i wstrzykiwanie im szczepionki o niewiadomym składzie. Kto się opiera, skierowany jest do autobusu, do jakiegoś obozu ma być wywieziony. Ci, co się zaszczepili, dostają obrączkę z chipem do rozpoznania na następnym posterunku. Ze Szkocji niedawno przyszła wiadomość. Rząd wysłał informacje do lokalnych władz, żeby przygotowywać trumny kartonowe. Najbardziej uderzyła mnie wiadomość z Kanady. Rząd Kanady wysłał worki na trupy do jakichś bardzo odosobnionych, oddalonych rezerwatów Indian. I co ciekawe, parę miesięcy temu, zanim wyjechałem z Kanady, było zawiadomienie oficjalne od władz kanadyjskich, według którego priorytety w szczepieniach miały mieć osoby w wieku od 5 do około 40 lat, kobiety w ciąży i właśnie Indianie nasi, co mnie bardzo zastanowiło. Po pobycie w Szwajcarii udaliśmy się do stolicy Austrii, Wiednia. Tu mieliśmy się spotkać z osobą, która pierwsza w świecie nagłośniła informacje o kryminalnych, czy wręcz terrorystycznych działaniach firm farmaceutycznych w tajemnicy przygotowujących śmiertelne szczepionki. Na podstawie zebranych dowodów Jane Burgermeister przygotowała i złożyła szereg skarg kryminalnych na te firmy i organizacje sponsorujące oraz na czynniki rządowe, które według dziennikarki są świadome tej nielegalnej działalności. I have some idea of the work you're doing to try and inform people of the danger.
how much progress you've made, which I think is quite significant considering what a short time it's been, and also that there is still a significant work to be done to get that spark, you know, moving across to the population as a whole and that knowledge sufficiently widely spread. Myślę, że przed Polską stoi to samo zadanie, które nakreśliliśmy parę miesięcy temu, mianowicie edukacja. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, co zagraża narodowi, jest po prostu ogłupiona. I believe the people of Poland also have to organize and refuse together this vaccine and refuse quarantine and such measures. If they stand up on their own, they will be isolated and easily dealt with. So it's very important now to think of intelligent ways of organizing so that the whole group of people get together strongly and refuse to go along with this whole agenda, whether they're health workers, whether they're police, whether they're the military, ordinary people, just say no. You should be a candidate for Nobel Peace Prize. You should get the Dr. Honoris Causa from the most prominent universities all around the world. Honestly. You're fighting for the world now. We all are, Piotr. Isn't that the case? We not all many are. People. The only thing is, I happen to have been here in Austria, so I found out about Baxter. I found out about this contamination, which was kept so secret from people in Austria and from the rest of the world. Well, so my only thing was that I happened to be here and to have found out about it. I believe it's not a coincidence. Nothing is coincidental according to my faith. Yes, we share the same faith indeed. We share the same faith. We share the same faith. Stoimy przed głównym wejściem do firmy Baxter, zakłady w miejscowości Ortham Donau w Austrii, skąd właśnie przesłano kilkadziesiąt kilogramów szczepionki, rzekomo na zwykłą grypę. Okazało się, że była na ptasią grypę i bardzo niebezpieczna. Zupełnym przypadkiem pracownik w Czechach odkrył, że szczepionka jest śmiercionośna. Zakłady się rozbudowują, jak widać. Stoimy przed Vienna International Center. Mieszczą się tu takie organizacje jak ONZ, Międzynarodowa Komisja Energii Atomowej i inne. Światowa Organizacja Zdrowia, agenda ONZ-u 11 czerwca ogłosiła poziom 6 pandemii, co automatycznie wprowadza nadrzędność tzw. International Health Regulations, zbiór ustaw podpisanych przez 194 państwa, które zobowiązują się do oddania dowództwa ONZ-owi i właśnie Światowej Organizacji Zdrowia, szczególnie w dziedzinie służby zdrowia, sił bezpieczeństwa i innych rzeczy potrzebnych do wprowadzenia stanu wyjątkowego i takich jak przymusowe szczepienia. Nowy porządek świata, proszę Państwa, to jest jeden rząd, jedna gospodarka, jedna armia, jeden bank, jedna religia. Od kilku lat widzimy ogromny rozrost tych organizacji, widzimy wzrost ich uprawnień. Widzimy również spotkania Bilderberga, gdzie na ostatnim spotkaniu w Atenach mówiono o jednym rządzie światowej, jednej armii, jednym banku i jednym departamencie zdrowia publicznego dla całego świata. To jest Światowa Organizacja Zdrowia. Mamy twarze ludów świata, tych miliardów, dla których niby dobra ma pracować ONZ i inne organizacje międzynarodowe, a jednocześnie miejsce jest chronione drutem żeletkowym.